Pracownicy ratusza, którzy przeszli zakażenie koronawirusem, oddają osocze potrzebne do leczenia aktualnie chorych. Wśród nich drugą porcję oddał m.in. pan Adam Tyczkowski, pracownik Wydziału Informatyki. W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa osocze oddał również prezydent Czesław Renkiewicz. To zabieg całkowicie bezbolesny, mówi włodarz miasta. Udało mi się przejść weryfikację medyczną i mogłem oddać swoje osocze, które mam nadzieję, że pomoże komuś, kto przechodzi zakażenie koronawirusem. Dziękuję również moim współpracownikom, że zdecydowali się oddać swoje osocze. Namawiam wszystkich ozdrowieńców do tego, by zgłosili się do stacji krwiodawstwa i pomogli w walce z pandemią. Jak już informowaliśmy, ozdrowieńcy chętni do oddania osocza mogą kontaktować się bezpośrednio z oddziałem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa pod numerem 87 567 21 12. Aktualnie osocze pobierane jest jeden dzień w tygodniu, ale jak zapewniła nas dr Jolanta Osińska, szefowa stacji, przy większej ilości chętnych możliwe jest uruchomienie zbiórki również w inny, dodatkowy dzień.